Witam Państwa bardzo serdecznie. Skoro piątek, to Brief Cafe, a dzisiaj rozmawiamy z panem Grzegorzem Piekarskim, dyrektorem zarządzającym i producentem wykonawczym Mastiff Media Polska. Dzień dobry. Witam pana. Spotykamy się w takim momencie, że właśnie się coś skończyło, coś się zaraz zacznie, czyli przygotowujemy się do lata, a państwo pewnie już myślą o tym, co się będzie działo jesienią. Jakby pan mógł trochę podsumować te edycje, które zakończyliście właśnie i powiedzieć z drugiej strony, czego możemy się spodziewać za chwilę. Jesteśmy w tej chwili chyba w najciekawszym, najbardziej emocjonującym okresie produkcji telewizyjnej, bo dla wszystkich producentów, przede wszystkim kolegom z branży i naszej konkurencji życzę, zwykle wakacje są najbardziej pracowitym okresem, bo my niestety wtedy, kiedy wszyscy jadą na urlop, przygotowujemy programy do ramówki jesiennej, albo z kolei w zimie w trakcie ferii do wiosennej. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, to jest tak, że ten okres, ten sezon, który się właśnie zakończył, był dla nas najbardziej emocjonującym i chyba najtrudniejszym w historii firmy od 5 lat działania Mastiffa na polskim rynku. Wynika to stąd, że zrobiliśmy tak naprawdę 2 fantastyczne sezony największych naszych produkcji. Mm-hmm. You Can Dance po prostu tańcz, to był 6 sezon zakończony właśnie przedwczoraj. Kilka tygodni wcześniej, na początku maja, zakończyliśmy 1 sezon Bitwy na głosy. Mm-hmm. Po raz pierwszy udało nam się zrealizować 2 gigantyczne przedsięwzięcia równolegle. Mm-hmm. To, co jest istotne, specyficzne, każdy rynek jest inny. W Stanach przede wszystkim producenci tego formatu stawiają na taki perfekcjonizm wykonywania czy występów. My stawiamy przede wszystkim na emocje i na fajne, ciekawe historie i perfekcyjne wykonania na scenie. Wydaje się, że z kolei zupełnie inne wymogi są na rynku, na przykład w Malezji, gdzie jest bardzo dużo lokalnych tańców ludowych. To samo w Turcji, jeszcze inaczej w Izraelu, jeszcze inaczej było w Niemczech, gdzie informacji kompletnie na przykład nie udał, bo postawili tylko na hip-hop. Specyfika polskiej edycji jest taka, że my szukamy prawdziwych talentów, a nie tylko perfekcyjnych tańcerzy. To nie jest program, teraz się trochę narażę moim kolegom, ale to jest coś, o czym my zawsze mówimy na początku każdego sezonu. Mówimy to każdemu choreografowi. To nie jest program, który jest sterowany przez choreografów. To jest program, w którym chodzi o znalezienie wybitnych osobowości, ciekawych historii, ciekawych talentów. Gdyby mógł pan powiedzieć, jak dojść do tego, czego potrzebuje widz na konkretnym rynku? Skąd wiadomo, że w Polsce trzeba pójść w inną stronę? To jest tak, ja nie mogę powiedzieć, że mam patent na polski rynek, ponieważ nikt tego patentu nie ma. Ja mogę się kierować intuicją, mogę się kierować intuicją ludzi, z którymi pracuję. Mogę, tak naprawdę to robię, czerpać z mądrości dyrektorów programowych anten, ponieważ oni tak naprawdę wiedzą, jaki jest widz ich anteny i my staramy się wsłuchiwać w to, co do nas mówią. I oczywiście poza tym jest warsztat, który za tym stoi, wiedza i doświadczenie, które... I tabelki paru lat... Excela? Czy to tabelki tak Excela również, ponieważ to jest też tak, że tabelki Excela pokazują nam, jaki dokładnie widz ogląda program. Natomiast zanim ten widz obejrzy, to my mamy jakąś intuicję i jakiś rodzaj programu pokazujemy widzowi. Polski rynek jest inny z tego tytułu, że głównie z tego powodu, że Polacy lubią oglądać prawdziwe emocje. Prawdziwe, nie naciągane. I to, co na przykład moim zdaniem się kompletnie nie sprawdza, to nie sprawdza się budowanie takich nienaturalnych konfliktów. Proszę powiedzieć, jakie, czy właśnie takie reguły i takie wartości są obserwowane wśród tych formatów, które na przykład wystawiają się podczas targów w Cannes? To jest tak, w Cannes jest, lekko licząc, około 70 tysięcy gości. Wystawców jest kilka tysięcy. Są setki tysięcy godzin formatów. I wyraźnie widać z roku na rok trendy. I tak jak kilka lat temu był trend na wszelkie talent show z udziałem gwiazd, gdzie uczymy ich tańczyć na lodzie, na rurze, na śniegu, śpiewać w deszczu, z pełnymi ustami, pustymi. Milion tego typu formatów. W tej chwili jest odejście od tego, ale też jest wynik kryzysu finansowego sprzed 2 lat, że coraz więcej formatów wychodzi ze studia. Już nie mamy formatów typu shiny floor, wielkie konfetti, błyszczące podłogi, pióra w tyłku, za przeproszeniem, tylko zaczyna się robić właśnie formaty w oparciu o prawdziwe historie ludzkie,
Jeżeli to są gwiazdy, to te gwiazdy są skonfrontowane z rzeczywistością. I coraz więcej jest takich tak zwanych docutainment, czy docusoap, gdzie poza studiem pokazuje się prawdziwe życie i ludzi w prawdziwym życiu. Cała Europa, czy cały świat, ten taki dostatni, jest już w tej chwili zafascynowany makeoverami, czyli zmianą życia. W Polsce mamy kuchenne rewolucje. W tej chwili, czy cofnij zegar w TVN-ie. W tej chwili to jest dokładnie ten trend, który polega na tym, że zaczynamy zmieniać swoje życie. Jeżeli ruszysz się, jeżeli zrobisz coś ze swoim życiem, my ci nie damy recepty. My ci pokażemy, że to można zrobić. W tej chwili większość wielkich formatów amerykańskich w Polsce już jest. I tak naprawdę stworzenie dobrego formatu, to jest w ogóle oddzielna historia i oddzielna dyskusja, ale stworzenie dobrego formatu trwa lata. To nie jest jeden sezon. Ten format musi okrzepnąć, trzeba go zmienić, sprawdzić, parę rzeczy się musi nie udać. To są lata i to są bardzo duże nakłady finansowe. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że na targach telewizyjnych nie widziałem żadnego odkrywczego, wielkiego, nowego formatu. Na miarę You Can Dance, X Factor, czy Clash of the Choirs, czy Tańca z Gwiazdami. Nie ma takiego formatu. Co nas czeka jesienią? Co nas czeka jesienią? Myślę, że to będzie bardzo ciekawa jesień. Po niezwykle emocjonującej wiośnie. Czeka nas, myślę, starcie kolejnych dużych programów. Nie wiem, czy z sukcesem, czy nie. Może wejdzie jakiś nowy format telewizji publicznej, nie wiem. Są pewne przecieki. Natomiast myślę, że telewizje będą szukały trochę mniejszych formatów, ale właśnie takich, które schodzą do normalnych ludzi. I to jest na przykład sukces Trini i Susana. Myśmy zrobili po raz pierwszy w tym roku taki typowy właśnie makeoverowy program Trini i Susana ubierają Polskę, gdzie dzięki odwadze Iwety Żółtowskiej i Stefan Style udało się namówić stacje, obie stacje, TVN i TVN Style. Iwety udało się namówić duży TVN do tego, żeby zainwestował pieniądze w mniejszy kanał, żeby wspólnie wyprodukować duży program. I myślę, że w tym kierunku będą szły stacje, że będą realizowały mniejsze formaty, które opierają się na zmianie życia uczestników. I to jest telewizja moim zdaniem. To nie jest tak, że nawet zwykły teleturniej jest po coś. I o tym trzeba pamiętać. Nie robi się programu tylko po to, żeby złożyły się te tabelki w Excelu. Program się robi po to, żeby pokazać coś więcej niż tylko widowisko na scenie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzymy sukcesów. Proszę trzymać kciuki. Mam nadzieję, że jesień będzie dla nas trudny. Usiądziemy we wrześniu przed telewizorem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję za dzisiejszy program i zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo.